Dzisiaj w dużym stopniu potwierdza się dokładnie to, o czym już 100 lat temu mówił William James, czy chociażby Morita, który jest cudzysłów bohaterem tego mojego pierwszego programu Motywacja bez motywacji, a mianowicie tego, że jednym z najlepszych, najłatwiejszych sposobów na wprowadzanie w sobie zmiany jest wprowadzenie jej przez zachowanie i przez działanie. I tak jak w tym powiedzeniu po angielsku, że motion creates emotion, czyli że możesz wpływać na emocje poprzez ruch, czyli poprzez odpowiedniego rodzaju działanie, my mamy to szczęście, że nie potrzebujemy czekać na jakiś szczególny stan i możemy zacząć działać i w ten sposób siebie tworzyć. Więc problematyczne dla mnie w tej koncepcji poszukiwania siebie albo tych koncepcji, gdzie my tworzymy ogromną lukę pomiędzy tym, gdzie jest start naszego działania, bo mamy za mało pewności siebie, bo nie mamy tego, bo mamy za dużo tego, bo i tak dalej, jest właśnie to, że zaczynamy tworzyć jakiś wyidealizowany scenariusz, który cudzysłów pozwoli nam wystartować i zaczynamy grać do standardów czyichś, bo jeżeli uznajesz, że potrzebujesz jakiś rodzaj pewności siebie na jakimś poziomie, to tak na dobrą sprawę, kto ustalił ten standard? Skąd wiesz, że potrzebujesz tego akurat tyle? Skąd wiesz, że masz dzisiaj tej pewności siebie za mało? I pewność siebie możesz zdobywać po prostu poprzez robienie podstawowych ruchów i to jest ten wariant, który mi się najbardziej podoba, czyli uznanie tego, co chcę osiągnąć, uznanie tego, jakim ja chcę być, jak ja się chcę zachowywać, jaka osoba osiąga najbardziej automatycznie to, o co mi chodzi, a potem ruszenie i robienie najprostszych rzeczy. I w miarę tego, jak będziesz mieć swoje małe zwycięstwa, będziesz się zmieniać automatycznie, dlatego że po prostu między innymi naszą podświadomość możemy i siebie możemy zmieniać przez ciało i poprzez działanie. Każdy strach, każdy lęk albo każda obawa tak na dobrą sprawę sprowadza się do braku wiary w to, że jesteś w stanie poradzić sobie z konsekwencjami. My jako gatunek jesteśmy fatalni w przewidywaniu przyszłości i w momencie, w którym zaangażujemy się emocjonalnie, szczególnie w sposób negatywny, czyli czując te emocje, o których wspomniałem, to na ogół dzieją się rzeczy takie. Z jednej strony przewidujesz konsekwencje, które są dużo, dużo, dużo bardziej czarne niż tak naprawdę w rzeczywistości mają szansę się wydarzyć, a z drugiej strony zupełnie nie doceniasz swoich możliwości poradzenia sobie z nimi. Czyli z jednej strony widzisz wszystko w dużo bardziej dramatyczny sposób, a z drugiej strony nie doceniasz swojej siły. Tak więc w momencie, w którym pojawia się strach, czy niepokój, stres, obawy, zatrzymaj się na moment i zastanów się, czy aby na pewno nie jesteś w stanie poradzić sobie z tymi ewentualnymi, wymyślonymi przez ciebie konsekwencjami, które po pierwsze nawet nie muszą być prawdziwe. W ostatnich odcinkach z afirmacjami mówiłem o technikach oddechowych, tym razem z racji, że bohaterem odcinka jest Rafał Mazur, postanowiłem opowiedzieć o technice, która pomoże zwiększyć skuteczność w pewnych obszarach życia. Jest to metoda opracowana przez Davida Gogginsa, która idealnie wpasowuje się w jego życiową filozofię. Nazywa się słoik na ciastka i polega ona na tym, że w tym słoiku przechowujemy wszystkie, w cudzysłowie, ciężkie sytuacje, które z twojego punktu widzenia wydawały się niemożliwe do przezwyciężenia, a mimo tego dałaś sobie z nimi radę. Dla jednej osoby może to być przebiegnięcie maratonu, dla drugiej wygranie ze złymi nawykami, czy pokonanie jakiejś choroby. No i jak zabrać się do działania, skoro już wiemy, na czym mniej więcej polega? Są dwa sposoby. Moim zdaniem należy je ze sobą połączyć. Pierwszy polega na tym, że bierzemy kartkę papieru i wypisujemy tam wszystkie te sytuacje. Pamiętaj o tym, żeby być z tym bardzo szczerym i nie bać się jej wypisać, bo ona jest tylko i wyłącznie dla twojego użytku. Następnie zwijamy ją i wrzucamy do tego słoika. I rzeczy, które znajdują się na tej kartce, są właśnie tym umownym ciastkiem. Ale uwaga! Ona ma służyć tylko do sytuacji kryzysowych i nie chodzi o to, by ciągle się tym ciastkiem najadać. Drugi sposób polega na tym, że zastanawiasz się nad tymi ciężkimi wydarzeniami i z tyłu głowy je zapamiętujesz, a następnie, gdy sytuacja tego wymaga, zaczynasz sobie o nich przypominać.
Jeżeli nie wierzysz w jej skuteczność, to właśnie dzięki niej David przebiegł ultramaraton mimo bardzo, bardzo dużych trudności, które napotkały go po drodze. Po przesłuchaniu przypomnij sobie o tych ciężkich wydarzeniach, wypisz je, a teraz ponownie powracamy do wypowiedzi Rafała. W każdej grupie, jeżeli będziemy w społeczeństwie, czy jakąś grupę i tak dalej, 5% ludzi to będą gwiazdy czy supergwiazdy. I teraz mi nie chodzi o to, że ktoś będzie osobą publiczną, mi tylko chodzi o to, że to są ci tacy high achievers czy high performers, jak to się po angielsku mówi, czyli ludzie, którzy stanowią elitę. 80% ludzi jest w tym trybie właśnie transowym, w tym trybie bezradności, gdzie niezależnie od tego, co im dasz, to i tak będą cały czas w tym samym miejscu. Więc cała zabawa polega na tym, żeby ewentualnie z tej grupy 80 przesunąć się do grupy 15, a z grupy 15 przesunąć się do grupy 5%, czy żeby być skutecznym w życiu. Bo to jest według mnie to tak naprawdę, co w życiu jest najważniejsze, żeby być skutecznym. A teraz oczywiście pytanie brzmi, jakie są wartości tego kogoś, natomiast niezależnie od tego, jakie one są, fajnie byłoby być skutecznym w osiąganiu tego czegoś. I to jest kwestia decyzji. Przeniesienie się do grupy 5% jest tak naprawdę kwestią decyzji, a potem kwestią zapłacenia ceny, wiesz, dlatego że mi się wydaje, że ludzie świadomie albo podświadomie rozumieją, że jest cena za to, że osiągasz sukces. I jak ja mówię o sukcesie, to ja mówię o tym, że po prostu przesunąć się z punktu A do punktu B, czy do tego punktu, w którym chcesz się znaleźć, niezależnie od tego, gdzie to jest. Środowisko ma wielki wpływ, ale na nasze szczęście największy wpływ ma nasze środowisko wewnętrzne. To znaczy to, co mówią nam inni ludzie, ma tylko tyle siły, ile my temu nadamy. Czyli tak naprawdę jedyna rzecz, na którą mamy kontrolę, jedyna rzecz, na którą mamy wpływ, to jest to, w jaki sposób my myślimy. W jaki sposób my myślimy o sobie i o tym, co robimy. I dlatego ja między innymi zalecam taką bardzo prostą technikę wywodzącą się z psychologii sportowej, czyli technikę bycia nienegatywnym. Czyli nie trzeba być pozytywnym, nie trzeba być entuzjastycznym, tylko trzeba monitorować swój dialog wewnętrzny po to, żeby nie mówić do siebie rzeczy, które odbierają nam siłę, pewność siebie, wiarę i tak dalej. Czyli wystarczy być nienegatywnym, być neutralnym lub pozytywnym, żeby odnieść wynik. Czyli na przykład w momencie, w którym ktoś mówił mi, że powinienem już przestać, to teraz u mnie było wyborem po mojej stronie. To jak ja na to zareaguję. I mogłem albo zacząć się z tym kimś wykłócać, albo zacząć się zastanawiać, czy on nie ma racji, a mogłem po prostu uznać, że ten ktoś mówi tak, bo takie jest jego zdanie i dalej robić swoje. Czyli to, jakie ja stworzyłem środowisko wewnętrzne, pomimo tego, jak wyglądało środowisko zewnętrzne, jest dużo ważniejsze, bo my mamy wpływ na to, jak myślimy, mamy wpływ na to, jak do siebie gadamy i to jest jeden z najważniejszych czynników, które kształtują nasz obraz siebie. Ludzie rozumieją, że ktoś idzie na siłownię i zaczyna podnosić ciężary, prawda? I podnosi coraz większe, z coraz większą intensywnością i zaczyna dzięki temu rosnąć. Ale dokładnie tak jest z emocjami. Wszyscy kumają, na czym polega mechanizm hartowania siebie, prawda? W sensie eksponujesz siebie na przykład na chłód i jesteś, jeśli zimniej niż to jest przyjemne, ale jednocześnie nie zagraża to twojemu życiu i zdrowiu. Im bardziej się eksponujesz na jakiś czynnik, tym bardziej stajesz się na niego odporny. I dokładnie tak samo jest tutaj. No. A to wszystko się sprowadza do hartowania, tak na dobrą sprawę. Tylko do hartowania emocjonalnego, a ludzie jakoś nie są w stanie tego przełożyć. Co z tego, że ci się nie chce? Jeżeli to jest coś, co jest dla ciebie ważne, jeżeli to jest coś, co poprawi twoją jakość życia, to po prostu zrób. A im bardziej ci się nie chce, tym bardziej wartościowe będzie to zwycięstwo. I potem nagle okazuje się, że to jest dużo łatwiejsze, bo się po prostu zaczyna trenować to, że można funkcjonować bez tej tak zwanej motywacji i nagle się okazuje, że motywacja nie jest potrzebna, a potem się nagle okazuje, że się jest zmotywowany. Za każdym razem, kiedy rano wstajemy, to robimy samych siebie. To znaczy, każdy z nas jest jakąś osobą, każdy z nas ma już jakąś filozofię, chociaż często sobie nie zdaje z tego sprawy i pewnego rodzaju wartości. Więc tylko jeżeli spojrzymy przez tą prostą mapę, czy ja jestem nastawiony na osiągnięcie czegoś w życiu, czy jestem nastawiony na unikanie niepowodzeń, jeżeli tylko ten ktoś zdecyduje, że ja od dzisiaj chcę być osobą, która jest nastawiona na osiągnięcie czegoś i zamiast tego czegoś wpiszę sobie to, co jest dla tej osoby ważne i będzie robić siebie, czyli stawać się codziennie osobą, która przesuwa się w kierunku tego. Jeżeli codziennie będzie
zarządzać sobą, bo nie zawsze będzie łatwo i będą dni gorsze i będą wątpliwości, obawy i będzie ciężko, że moje myśli i moje słowa i moje czyny zmierzają w kierunku tego, co chcę osiągnąć, niezależnie od tego, co to jest, to jest dużo ważniejsze. Czyli tak naprawdę stawanie się jest dużo ważniejsze niż dorabianie się. I w momencie, w którym ten ktoś stanie się osobą, która będzie bardziej skuteczna, w momencie, w którym ten ktoś stanie się osobą, która jest w stanie funkcjonować, niekoniecznie się chce i nie chce się wstać z łóżka, to jest dla mnie sukces.